Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać denko listopada roku 2020. Co prawda jeszcze listopad trwa i będzie trwał przez parę dni, ponieważ nagrywam w piątek, a w poniedziałek mamy ostatni dzień listopada, ale właściwie tak przypatrzyłem się temu, co używam obecnie i żadnego produktu do tego poniedziałku już nie uda mi się zużyć do końca. Także no, pomyślałem sobie, nie ma na co czekać. Jest weekend, więc zaproponuję Wam obejrzenie denka w wolnym czasie. Kto jest zainteresowany, serdecznie zapraszam do oglądania. Nie jest to jakieś duże specjalnie denko w tym listopadzie. Także sami zobaczycie, ocenicie i dlaczego tak jest. No to już zaczynamy. Zaczynamy od mydełek. Pierwsze to jest mydełko ze Swedish Spa. To jest mydełko pachnące tak jak cała seria, czyli takim Bałtykiem. To mydełko jest złuszczające. Ono ma takie drobinki takich czegoś złuszczającego dokładnie. Jak się po prostu myje, to wtedy coś tam czuć na skórze, że drapie delikatnie. To mydełko jest fantazyjnie ciekawie zrobione, bo ono takie ma kształt eliptyczny, natomiast na jednej stronie to ma takie wypustki, troszkę jakby imitowało, nie wiem, jakiś taki urządzenie do masażu, coś takiego. No wiadomo, że potem te wypustki, takie te ośmiorniczki, one się tam zużywają najczęściej, zmydlają, więc potem już wiadomo, mydło jest normalne, takie, wiecie, eliptyczne, bez jakichś tam takich elementów, bez wypustek, bez takich wystających elementów. Z mydełka byłem bardzo zadowolony, bardzo fajne mydełko. Ono dosyć szybko się zużyło, no bo ja faktycznie tak to mydełko używałem do takiego i masażu, i do takiego delikatnego peelingu ciała, także ono nie należy też może do najtańszych mydełek, bo ono tak jest w tej cenie tak poniżej, nie, między 6 a 10 zł mniej więcej, tak wychodzi w cenach. Opakowane jest, wiecie, taki ładny kartonik i jeszcze jest w takiej folii, także jest podwójne opakowanie. Czy wrócę do tego mydełka? No na pewno tak, mam nawet jeszcze w zapasach taką jedną sztukę tego mydełka Swedish Spa. No i jak już sobie dojdzie kolej na to mydełko, no to wiadomo, że uzupełnię pewnie o zapasy. Z tym, że ja ani razu nie kupowałem tego mydełka tak specjalnie, wiecie, że wybrałem sobie to mydełko z katalogu. Ono zawsze było w jakimś pakiecie, jakimś dodatku, gdzieś po prostu była jakaś super okazja, żeby kupić to mydełko. Więc tak szczerze mówiąc, no patrzyłem na to mydełko nie tak z taką chęcią, że chcę zamówić koniecznie, ale było przy okazji przy innych produktach ze Swedish Spa w jakimś tam pakiecie czy zestawie. I jak jesteśmy przy mydełkach, to jest jakiś taki, wiecie, archaiczny produkt, który gdzieś tam udało mi się kupić w gazetce wyprzedażowej. Jest to seria Silk Beauty. Jest to seria, która obecnie jedynie występuje w katalogu w formie produktów do depilacji, a kiedyś to była normalnie seria pielęgnacyjna. Ja kiedyś pokazywałem Wam w denku taki był balsam do ciała, czy krem do ciała w takim fajnym słoiczku. On pięknie pachniał. Co do tego mydełka, no wiecie, ładnie jest opakowane, podobnie jak to Swedish Spa, ale ono, już nie pamiętam, czy miało folię, czy nie, ale ono jest taki, ma przyjemny kształt, dobre, poręczne mydełko, kremowe, takie naprawdę porządne mydło, nie jakieś tam nie wiadomo jaki zapach się unosił, delikatnie kwiatowy, pachniał po prostu zwykłym, normalnym mydłem, takim jak każde, wiecie, ze sklepu może pachnieć, delikatny, kwiatowy zapach. Nie wysuszało skóry, bardzo przyjemny produkt, no ale już go nie ma w ofercie, a szkoda, że tą serię Silk Beauty ograniczono tylko do tych produktów, bo też były, tak wiem, że przeglądałem kiedyś, wiecie, stare katalogi,
w internecie, takie wiecie, zacząłem od 2012 roku, żeby zobaczyć, co tam ciekawego w tym Oriflame było dawniej, no to widziałem, że tej serii Silk Beauty było naprawdę dużo produktów, różnych balsamów, takich żelów pod prysznic, to była naprawdę taka seria dosyć bogata produktów. No i widocznie takie decyzje podjęli, że po prostu silk kojarzy się tylko z depilacją. No cóż, tak bywa. Takie są decyzje osób z marketingu. Nic na to nie zrobimy, no ale dzięki temu też poznajemy i nowe produkty. No cóż, idziemy dalej. Kolejne mydełka. Nie wiem, co w tym miesiącu, co ja z tymi mydełkami robiłem. To jest seria Discovery i produkt Costa Rican Explorer. Piękne mydełko z tej całej serii Costa Rican Explorer. Bardzo lubię żel pod prysznic, jest naprawdę świetny, pięknie pachnący. Mydełko też to właśnie było pachniało i ono naprawdę pachniało mi tak dokładnie jak ten żel, czyli mango i takimi kwiatami, więc to był naprawdę taki egzotyczny, tropikalny zapach. Mydełko naprawdę super. Jeszcze zużyłem takie mydełko z tej samej serii Discover i to jest Kamczatka Wildness, tylko Wilderness. Tylko tak, ja już tą żel kiedyś używałem, mydełka nie miałem, więc ten zapach był taki bardziej, nawet w tym mydełku, przyjemniejszy niż tamtego żelu. Ponieważ no, tam był taki zapach jagodowy, ale tylko z nutą delikatną, taką pieprzu, więc to był taki bardzo taki, taki może leśny, czy żywiczny, sosnowy, czy pieprzowy taki zapach, ciężko mi powiedzieć co, ale taki właśnie ten zapach był, takich jagód wzmocniony czymś tam, tak? Jeżeli chodzi o do samego żelu, to pewnie gdzieś tam wrócę, bo tam wiem, że mam w kolejce on czeka, natomiast to mydełko było całkiem fajne, dokładnie tak samo, ale że miałbym porównać dwa, no to zdecydowanie to, jakbyście chcieli kupić ze względu na zapach, no to proszę bardzo to. Cóż, dezodorant antyperspiracyjny, tym razem zużyłem Vichy, to był zakup oczywiście na lotnisku, kiedy mi tam bagaż zginął, i mogłem sobie kupić kosmetyki, te, które mi brakowało, więc to wszystko pokrywały koszt linia lotnicza i ubezpieczyciel. Jeżeli chodzi o ten dezodorant w kulce, to był w porządku, nic nie powiem złego o nim. Bezzapachowy zupełnie, także normalnie swoją funkcję spełniał, więc nic więcej dodać. Sam od siebie bym na pewno nie kupił tego produktu, no bo wiecie, jak mam po prostu takie piękne, pachnące dezodoranty w kulce antyperspiracyjne z Oriflame czy z Avonu, które po prostu pachną, no to zdecydowanie wolę tamte produkty. Natomiast no tu wiadomo, było w jakimś tam zestawie kosmetycznym i po prostu potrzebowałem, więc kupiłem to, co po prostu było. I tak, zużyłem dwie wody, dwa zapachy. Eklaon z Oriflame oraz Be the Wild Legend. I tak, ten używałem w pracy, ten w domu. I jakoś tak ten mi się szybko zużył, a ten jakoś tak parę miesięcy zużywałem. Ale one oba się skończyły właśnie w listopadzie, więc to nie jest tak, że je tylko w miesiącu używałem. Nie, one tam sobie już jakiś czas były. Jeżeli chodzi o ten Eklaon, to jest bardzo taki delikatny zapach, otulający, taki ciepły, więc myślę, że nawet niektóre panie, które lubią męskie zapachy, takie nuty, spokojnie mogłyby użyć tej wody i myślę, że się by spodobał. Tu jest takie nuty, znaczy takie lekko świeże, cytrusowe, delikatne i takie ambrowe, ciepłe, otulające. No i tam na pewno jest jakieś tam piżmo, czy jakieś tam drewno, jakieś drewno, takie wiecie, nuty, które takie są typowe w tych wszystkich męskich zapachach, także jak najbardziej chętnie bym do tego zapachu wrócił. Może tak nie dałbym 10 w skali 10-punktowej moich ulubieńców, ale bardzo wysoko by się ten zapach klasyfikował. Ale to Be The Wild Legend to jest, słuchajcie, zapach, który jest taki pikantniejszy, mocniejszy. To jest flanker serii Be The Legend.
Ten Be The Legend teraz jest w zestawie, w promocji, w tym katalogu 17. Tego produktu na razie jeszcze nie ma, prawdopodobnie jeszcze nie sprawdzałem, ale on się tu zaraz pojawi w jakichś promocjach, może w pierwszym czy drugim katalogu. Jest to zapach według mnie jeden z takich pierwszych pięciu zapachów męskich, które są wybierane przez panie. Także on się cieszy dużą popularnością. Coś w tym zapachu jest, że panie go bardzo lubią kupować swoim mężczyznom i to nawet, słuchajcie, są panie, które już kupują po raz kolejny ten zapach. Naprawdę świetny i polecam. Dla mnie on jest taki, wiecie, męski, piżmowy, ale tam są jakieś takie nuty pieprzowe, więc ja tam czuję takie ostre wonie, takie mocne, intensywne, męskie, ale takie, wiecie, przyjemne, takie aromatyczne, przyprawowe. Cóż dalej? Kremiki do rąk. Tu mam trzy. I tak, pierwszy z Planet Spa. Malutki kremik. No cóż, przedstawiać nie trzeba. Piękny Treasures of the Desert, czyli skarby pustyni. Piękny, orientalny zapach. No, mnie się ten zapach bardzo podoba. Czasami był taki trochę dla mnie zbyt mocny i drażniący i troszeczkę mnie tak irytował. Ten zapach, na przykład kiedy chciałem troszeczkę spokojniejszego kremu, no a tym się posmarowałem, więc mi tu pachniało bardzo intensywnie. Ale krem bardzo dobrej jakości, wiadomo, polecam i u mnie Planet Spa jest na wysokie notowania w ogóle. Także bardzo porządny krem, zapraszam. Użyłem też Milk & Honey Gold z Oriflame. To jest ta seria tych kosmetyków z miodem i z miodem i mlekiem organicznym. Natomiast cóż mogę powiedzieć, on się mi kleił troszeczkę, więc ten krem tak na dzień on mi się nie sprawdził, natomiast był bardzo dobry na noc. Także jak się nasmarowałem na noc, to mi to klejenie się tego kleju w ogóle nie przeszkadzało. On się tam jakoś po pewnym czasie wchłaniał w tą skórę, dawał dużą miękkość, nawilżenie na skórze. Także on się sprawdził, ale tak jak mówię, u mnie na mojej skórze typowo na noc, taki, wiecie, jakby taka krem maska, coś do rąk. I tu Avon Care, niestety niezbyt jestem zadowolony z tego produktu. Krem dla mnie bardzo dziwny, taki zupełnie konsystencja, która mi nie odpowiada. Zapach też zupełnie taki jakiś pachnący mi jakimś takim, wiecie, po prostu lizolem, szpitalem, jakimś czymś takim szpitalnym. Zupełnie nie, także no z przykrością stwierdziłem, że po dwóch użyciach stwierdziłem, że niestety nie da rady tego kremu używać dalej, mimo że on naprawdę na rękach potem on sprawdzał się, bo naprawdę te dłonie były takie miękkie, wypielęgnowane, ale no tak mówię, u mnie krem musi do rąk pachnieć, musi być przyjemny, a tutaj jeżeli mi jechało lizolem, no to no cóż. No, z tego względu tylko tego produktu nie akceptuję, już wiem, że tego produktu nie kupię. Cóż, dalej, pastę do zębów. Dwie pasty do zębów z Faberlica. Tak wyszło, że w listopadzie zużyłem dwie pasty z Faberlica. Pierwsza, no to jest ta seria tlenowa. Normalna pasta, taka w porządku. Dla mnie przyjemna, może kupię jeszcze, jak będę robił zakupy w Faberlicu, będę chciał kupować pasty. Natomiast ta z tej serii Expert Pharma to jest pasta, która ma za zadanie wybielać zęby i to jest taka mocna, plus 200%. Ja po ostatnim kremie, znaczy kremie, pascie do zębów z tej serii Pharma Expert, która niby miała być super koncentratem, miało się używać tyle, co tam ziarnka grochu i tak dalej, stwierdziłem, że to bujdy i po prostu wiem, że Faberlic czasami lubi takie mieć te oświadczenia takie trochę mocno przesadzone i takie nie do końca prawdziwe, niestety, ale produkt jest całkiem ten, jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo dobrze, tu widziałem, że jest wybielanie, sama pasta była naprawdę dobra, on ma takie niebieskie drobinki, takie, które no
widać było, że to wybielanie było też takie i mechaniczne, czyli tam ścierało troszkę te zęby z jakichś tam pewnie osadów. No i też były składniki jakieś aktywne, które też wybielały zęby. Także tu ja widziałem, że te zęby po zużyciu tej tubki pasty, one były bielsze niż zaczynałem używać, tak? Więc na pewno tę pastę jeszcze dokupię. Zresztą teraz w listopadzie zrobiłem zakupy z Faberlica. Mam nadzieję, że może będę miał czas i pokażę Wam to zamówienie. To były dwie sztuki od razu tej pasty. No ale tak naprawdę no to najlepsze dla mnie pasty są z Oriflame, te Optifresh, więc dla mnie to jest po prostu drugi wybór. Też w porządku. Będę kupował tylko, jeżeli będę robić zamówienia z Faberlica. I teraz tak, jeżeli chodzi o mycie ciała, teraz przejdziemy do tych produktów. Patrzę, czy tu czasem nie wszystko mam. Dobrze, mam. I tak, żel pod prysznic Avon, taki Infinity Blue. Świetny, naprawdę taki zapach świeży, męski. On mi przypomina, wiecie, ten teraz zapach, taki dwie nuty, tu widzę, podobne do zapachów. W Avon widzę, że to jest podobne do, przypomina mi ten Lucky Me, tę najnowszą wodę męską. I z Oriflame Glacier. To są całkiem takie zbliżone, podobne nuty i ten bardzo intensywny zapach, mocny, także to jest naprawdę taki, jakby był perfumowany dokładnie ten żel. To jest bergamotka i kardamon, tak jest w opisie tego produktu, ale dla mnie to jest taki, wiecie, typowy żel dla rumcajsa, dla drwala, dla mężczyzny, także polecam. Z Avonu, Avon Naturals, taki żel pod prysznic sobie gdzieś tam kiedyś kupiłem, Milk and Honey, czyli miód i mleko. Powiem, że nie za bardzo byłem zadowolony. Znaczy on mył jak najbardziej, natomiast z tego zapachu ani tu nie czułem tych nut takich przyjemnych, miód i mleko. No bardziej może się kojarzyłem tą serią Miód i Mleko z Oriflame, tym zapachem przepięknym, no ale tu był taki jakiś łagodny, zupełnie takim nie bardzo, także zużyłem go, tak żeby tylko zużyć, ale na pewno do niego już nie powrócę, nawet nie wiem, czy on jest w ogóle w ofercie. I kupiłem ze Swedish Spa kiedyś, dawno temu, taki był olejek pod prysznic. Ja go właściwie to bym sam nie kupił od siebie, no bo olejek pod prysznic, co to jest, takie tłuste jakieś w ogóle. Ale była jakaś chyba promocja, czy to nawet nie wiem, czy to czasem w nagrodach nie było też cały komplet produktów Swedish Spa i w tym zestawie właśnie był ten olejek pod prysznic. I powiem Wam, że to jest produkt świetny. Luksusowy, od razu mówię, że to jest luksusowy produkt, ponieważ on w katalogu jak był, to ja pamiętam, że on kosztował w promocjach po 40 zł, czyli 39,99. Natomiast teraz on już jest wycofany i zdaje się chyba w katalogu 15 albo 16, już dokładnie nie wiem, był już w ostatkach. Ostatni raz można było kupić w dobrej cenie, chyba 24 zł. Więc ja sobie zamówiłem ten olejek, także chyba pokazywałem, jak było Dańka, to że już nie kojarzę, słuchajcie, ale wydaje mi się, że ja sobie kupiłem ten olejek. No i mam jeszcze w zapasach jeden, także łącznie to będą dwa opakowania tego olejku. I powiem Wam, że jest przecudowny. Raz, że to jest ten piękny zapach typowy dla Swedish Spa, czyli Bałtyk, morze, morski zapach. To jeszcze tak, dobry na podróż, bo jest bardzo wygodne opakowanie z taką pompeczką. No pompeczką, no taka, można powiedzieć, naciska się i po prostu się otwiera lejek. I tak, po kontakcie z wodą z tego olejku tworzy się taka emulsja,
które bardzo dobrze myje, bardzo dobrze nawilża. Jest to produkt bardzo dobry na przykład na podróż, gdzieś na wyjazd, jak ktoś potrzebuje po prostu mieć minimalną ilość kosmetyków i na przykład nie chce balsamu, to słuchajcie, ten po tym olejku ja w ogóle nie potrzebowałem używać żadnego balsamu. Skóra była pięknie nawilżona, nic mnie w ogóle nie swędziało, nic mnie nie piekło na skórze. Także produkt luksusowy ze względu na cenę, chociaż przy ostatniej tej końcówce no to cena była bardzo dobra. Jakby się pojawiło gdzieś w gazetkach wyprzedażowych, czyli kup zanim zniknął, to słuchajcie, jeżeli może, nie wiem jaka będzie cena, ale jeżeli będziecie uważać, że stać Was na ten produkt, że możecie sobie pozwolić na niego, no to sobie kupcie, bo zobaczycie sobie, no podarujcie sobie, jak to z reklamy mówię, podaruj sobie odrobinę luksusu, więc naprawdę to jest rzeczywista, prawdziwa odrobina luksusu, ten produkt. I nie ściemniam, bo naprawdę, jeżeli będzie w gazetce wyprzedażowej, to ja sobie kupię jako pierwszy. Dalej, balsam do ciała, Loving Care, już chyba u mnie się pojawiła ta buteleczka w denku, więc to jest drugie opakowanie. Bardzo fajny balsam dla całej rodziny. Piękny zapach migdałowy, takiego migdałowego mleczka. Bardzo przyjemny, porządny produkt, wydajny, bo tego balsamu dużo się nie zużywało. On był taki dosyć luźny, lekki. I tak, z męskich spraw żel do golenia, North for Men, i to jest żel. To jest ten żel, który on już się właściwie w katalogach nie pojawia. Tylko w takich ofertach dla konsultantów, w gazetkach wyprzedażowych, w jakichś promocjach, zestawach. On na przykład dzisiaj jest oferta Black Friday, więc ten żel jest w ofercie razem z wodą Eternal męską, więc ja sobie zamówię ten zespół. Wodę Eternal ja mam, ale ze względu właśnie na ten żel, bo on jest bardzo fajny. Z tym, że to jest ciekawa rzecz, że jego się używa niewielką ilość, także tego żelu naciska się na pompkę, wiadomo, wychodzi ten żel, rozsmarowuje się, piana jest piękna, taka wiecie, porządna, pięknie w ogóle przylega do twarzy i powiem tak, w ogóle jak się potrząsa, to nie wiadomo, ile tego produktu jest tak naprawdę, więc to jest tak, jak wiecie, nie tak, że jak się tam potrząśnie i tam gdzieś w tych piankach czy żelach tam słychać, tu niestety nie, także trzeba mieć orientację, kiedy on się kończy, a jest całkiem wydajny produkt i jak był w katalogach, to był bardzo rzadko w promocjach, on był wiecznie tak w cenie po 40 zł, czasami sporadycznie był za 25, to wtedy jak było za 25, to ja kupowałem, ale najczęściej to kupowałem właśnie jak był w jakichś takich ofertach specjalnych, w pakietach, czy w pakietach nagrodowych, prezentowych, urodzinowych zestawach, albo właśnie w jakichś takich typu kup za 50 punktów, albo na przykład tak jak teraz jest 2 plus 1, te oferty kiedyś były w katalogu Oriflame regularnie, czy nie w katalogu, w ofercie pozakatalogowym, więc często ten żel można było wtedy kupić. Jeżeli będzie w dobrej cenie, tak myślę, że 20 zł to jest rewelacyjna cena, a nawet czasami mniej, to kupcie swoim panu, bo naprawdę ten żel jest świetny. Dużo lepszy niż te produkty drogeryjne. Zresztą w ogóle uważam, że wszystkie te produkty do golenia dla panów w Oriflame z serii North for Men czy żel do golenia Novage, no to są zupełnie lepsze produkty niż te, które normalnie można kupić w sklepach. Tak już zdecydowanie. I tak, zużyłem jeszcze taki tonik, to jest co prawda do cery tłustej, ale ja kiedyś, wiecie, na początku, jak tak jeszcze za bardzo nie wiedziałem co, no to tam brałem te produkty gdzieś tam w jakichś ofertach, także trafił mi się taki tonik właśnie do cery tłustej z Love Nature. To jest tonik z olejkiem z drzewa herbacianego i postanowiłem, że no trzeba go zużyć i sobie sprawdzę.
On miał takie bardzo fajne działanie odświeżające i też dezynfekujące, ponieważ ja czułem, że ten olejek z drzewa herbacianego ma działanie dezynfekujące. Troszeczkę tak piekło, więc jak nałożyłem po prostu po tym toniku, on tam troszkę tak go osuszyłem twarz po tym toniku, nałożyłem serum, potem krem, to czułem, że ta skóra reaguje na właśnie ten tonik, że jest takie delikatne mrowienie, może takie, wiecie, bardziej, bo jak stosuję serum, no to ja czuję takie mrowienie na twarzy, bo mam wrażliwą cerę. Natomiast tu zdecydowanie po tym toniku czułem troszkę to mrowienie takie mocniejsze. Więc no myślę, że produkt działa. Ja już chyba raczej nie chciałbym wrócić do toników tych do cery tłustej, raczej wolałbym pewnie toniki do cery mieszanej czy wrażliwej i suchej. Natomiast, no wiecie, ta seria Love Nature już jest wycofana. To już jest trochę taki relikt, który gdzieś tam na półce w kolejce stał, no i już po prostu był na niego czas, żeby zużyć i tylko dlatego tu się znalazł w tym denku i Wam pokazuję. Natomiast w tej chwili wszystkie takie toniki, no to chyba jest z Love Nature, zupełnie w innym opakowaniu. No i są toniki Optimals, tak? Więc to już jest w ofercie, teraz do kupienia. I tak, teraz stópki chciałbym omówić. Może nie, jeszcze dojdę do twarzy. Do twarzy. Mhm. Optimals i to jest taki scrub peeling mechaniczny z drobinkami. Powiem, że ja ostrożnie podchodzę do tego typu produktów, więc ja traktowałem ten peeling jako taką bardziej maseczkę, czyli nałożyłem na twarz, delikatnie troszkę pomasowałem, nie tak, żeby mocno nacierać na skórę właśnie tymi drobinkami, tylko delikatny masaż, bardzo delikatny i potem wiadomo spłukałem. Także on i tak troszkę mi tą skórę tam podrażnił i czułem, że ten peeling działa, ale no już więcej do niego osobiście nie będę wracał, dlatego że jest dla mnie zbyt mocny przy mojej cerze takiej wrażliwej, no to jest zbyt mocny. A ja go kupiłem wtedy, kiedy po prostu wyniki pokazywały mi, że mam cerę mieszaną w kierunku do tłustej. Natomiast teraz jak mi się zmieniły parametry, no to to już nie jest dla mnie produkt. I teraz stopy. I tak, zużyłem dwa produkty. Pierwszy to jest balsam do stóp z Avon Footworks. To jest linia już, której nie ma chyba w katalogu. To była taka, wiecie, seria pewnie limitowana. To jest bazylia i różowy grejpfrut. I to właściwie nie jest krem, tylko to jest balsam do stóp. Bardzo lekki, delikatny, przyjemny, więc ja używałem go wtedy, kiedy nie wychodziłem z domu, byłem w domu, więc na jakieś lekkie skarpetki jedynie, nie na takie ciężkie, więc on mi dawał dużo ukojenie, dużo po prostu takiej przyjemności było na stopach, więc bardzo fajnie. I nie miał takiej, nie miałem stóp takich przegrzanych, więc naprawdę bardzo fajny produkt. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać ta seria wanilia z czerwoną porzeczką. A tu jeszcze test takiej serii, która była kiedyś. To jest płyn do stóp, do moczenia nóg i to jest o takim zapachu morskim. Także ten produkt też daje duże ukojenie. Ja go używam na przykład jak teraz taki chłod. Dużo na przykład byłem na zewnątrz, dużo chodziłem. Te stopy były zmęczone i na przykład było zimno troszeczkę, zmarzłem tam te stopy, no to po prostu taka kąpiel dawała ukojenie, ogrzała mi stopy. W ogóle nawet taki zabieg moczenia nóg w ciepłej wodzie po takim chłodnym spacerze jest bardzo dobry i wzmacnia odporność, dlatego że wtedy po prostu w tych stopach zalega nam często zimna krew, tak? Jest obieg, jeżeli mamy słaby obieg. A tu jak sobie namoczymy takie nogi, jeszcze do tego przyjemny zapach, to są jakieś olejki, różne zmiękczające składniki, no to wtedy po prostu nam te stopy raz, że zmiękną troszeczkę ta skóra, a poza tym ogrzeje się krew w tych stopach, będzie lepsze krążenie, więc mniejsza szansa na przeziębienia. I ten sekret mi zdradziła pewna fizjoterapeutka, moja znajoma taka Isia
Więc pozdrawiam, jak mnie Isia ogląda, to słuchaj, to jest takie wspomnienie tego, co mi mówiłaś. Jak zabezpieczać się przed różnymi takimi infekcjami w tym okresie jesienno-zimowym. I cóż, zostało mi jeszcze parę produktów. Pierwszy to jest skrab do rąk i do stóp z Planet Spa z Avon. No, piękny zapach afrykańskiego oleju z masłosza i no, bardzo lubię tą serię. Raz, że zapach jest piękny. I to jest jeden produkt, którym się można, że tak powiem, robić peeling stóp i dłoni jednocześnie. Przyjemny w użyciu, bardzo go lubię. Może tak, bardziej ulubione i bardziej efekty większe widzę na przykład w przypadku produktów z Oriflame czy do tej serii do stóp Fit Up Advanced, czy na przykład właśnie Milk and Honey Gold Scrub do rąk. To tu bez porównania lepsze efekty widzę. Natomiast w przypadku stóp i tego produktu, no to tam jest ten zapach mentolowy, za którym nie przepadam. Więc wiecie, jak mam produkt raz ten, no to po prostu mam ten balans taki, że tu mi pięknie pachnie, może ten efekt nie jest taki stuprocentowy, ale na przykład na 95%, a tam znowu, wiecie, efekt 100%, no ale z tym zapachem mentolowym się troszeczkę muszą pomęczyć. Z płynów do kąpieli to użyłem taki z Avonu, to jest ciemna orchidea i malina. Ja za bardzo tak tych płynów do kąpieli w tych małych butelkach tak za bardzo już nie lubię. One dla mnie są takie trochę jakby mniej takie, wiecie, no bardziej wolę te, wiecie, w tych dużych butlach 500 ml czy 1000 ml, tych takich, wiecie, karbowanych jak takie harmonijki. One jakoś lepiej mi pasują, te płyny do kąpieli. Jakieś te zapachy są inne, a te są jakieś takie po prostu stłamszone troszeczkę. Nie wiem, czy to jest tylko jakieś moje zbudzenie, czy wyobraźnia, nie wiem. Dajcie mi znać, co sądzicie, jak znacie oba produkty. I na końcu piękna rzecz, żel do mycia rąk, Love Nature, zapach oliwka i aloes. Piękny zapach, taki naprawdę świeży, soczysty. Ja tak podchodziłem do tej serii trochę takim, oliwka, to jest takie oklepane, wszędzie ta oliwka, w każdym zwykłym, najzwyklejszym mydełku to jest w ogóle oliwka. No i ja tak podchodziłem troszeczkę tak z rezerwą do tej serii. Ale no wiadomo, że specjalnie nie kupowałem, one się gdzieś tam, te produkty u mnie zawsze znajdowały przy okazji, jak były w jakimś pakiecie specjalnym, no to dobra, no to biorę, ze względu na inne produkty. No ale wiecie, ustawiłem sobie w kolejce, wyszła mi tutaj kolej na ten żel i powiem Wam, że jestem nim zachwycony właśnie tym, że po nim ręce są bardzo mięciutkie, przyjemne, takie delikatne. I zupełnie moje postrzeganie tej serii, w ogóle oliwki w produktach, zupełnie się zmieniło. Więc seria, cała seria jest taka, bo pokazywałem, zdaje się, na ostatnim filmie, że kupiłem sobie taki zestaw. Ten żel do mycia rąk, mydełko i żel pod prysznic. Także mydło w płynie jest świetne, polecam, bo po nim ręce są bardzo miękkie, przyjemne, gładziutkie. Pięknie pachną, nie wysusza rąk. I cóż, może to nie jest, nie są kosmetyki, ale to też jest produktów katalogowych, więc myślę sobie, że pokażę. Pierwszy to jest taki dyfuzor z Avonu. To jest zapach bawełny i czegoś tam jeszcze dokładnie nie pamiętam, co to było. Ale piękny morski zapach. Ja byłem zachwycony w ogóle tym zapachem. On tam troszeczkę miesiąc się utrzymywał. Potem, wiecie, dolałem wody, więc jeszcze tam z tydzień też pachniało. No cóż, nie wiem, już chyba w katalogu nie ma, są już zupełnie nowe wersje. Ale jakby się pojawił ten produkt, to na pewno sobie kupię. Mimo że one tam swoje kosztują, trwałość jest krótka tych dyfuzorów. No ale no nie musi mi coś tam pół roku pachnieć, chociaż ten produkt z Oriflame ze Swedish Spa, no to on 4 miesiące się utrzymuje, więc
A cena jest no dwa razy tyle, tu chyba 20 zł, więc wiecie, tu jest miesiąc 20 zł, tam 40 zł za 4 miesiące, więc kalkulacja jest jaka jest. Tamten jest lepszy, no ale ten jest naprawdę bardzo przyjemny i należy sobie nawet z tego faktu, że sobie te zapachy zmieniać, nie przyzwyczajać się, no to polecam. I miałem taką fazę w październiku i listopadzie, że paliłem świeczki. Nie wiem, co mi się stało, ale paliłem świeczki. Jakoś tak przyjemnie nastrojowo było. I to była wersja tak ostatnia. Lawenda i jakiś kwiatostan, ale blossom, no to nie wiem, co to było. Ona się tak mi do końca nie wypaliła. Tu wcześniej miałem taką wersję drzewo cedrowe i bursztyn, też przyjemny całkiem zapach, i ten i kolejny, który mi się podobał, to były jagody i rabarbar. Także tych świeczek z tych serii już nie mam w żadnych zapasach, natomiast mam świeczki, teraz palę takie, były zupełnie nowe, taki komplet dwóch w Avon, to ja je wypalę i przechodzę do tej mojej świeczki pomarańczowej z Oriflame, którą widzieliście na ostatnim filmiku, na ostatnim otwarciu paczki z Oriflame. Jak się Wam podobały produkty? Czy znacie, kojarzycie? Dajcie znać, napiszcie proszę. Także zachęcam Was do... Każdy mówi, żeby subskrybować, klikać, dzwoneczek używać i tak dalej, no to jest wiadome, że jak się ogląda czyjś kanał, to wiadomo, że się subskrybuje i się powraca do filmu. Ja jest bardzo przyjemnie, że mam stałych widzów, panie, które i panów oczywiście, którzy też oglądają moje filmy. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do komentarzy, bo te komentarze są dla mnie bardzo cenne, jeżeli dzielicie się spostrzeżeniami, bo to jest dla mnie taki sygnał, że to, co robię, to ma jakiś sens dla siebie, no i też wiadomo dla Was. No i cóż, widzimy się niedługo w kolejnym filmie, pewnie w niedzielę lub w poniedziałek. Do zobaczenia.